Witam Cię już 15 raz, tym razem o odwadze i świadectwie. No to zaczynamy od cytatu. Drogie rodziny, musicie przeto być odważne. Musicie być zawsze gotowe do tego, aby dać świadectwo owej nadziei, która jest w Was, którą w Waszym sercu zakorzenił przez swą Ewangelię dobry pasterz. Musicie być gotowe do tego, aby chodzić za Nim po tych życiodajnych pastwiskach, jakie On dla Was stworzył paschalną tajemnicą swojej śmierci i zmartwychwstania. To zdjęcie mi się od razu skojarzyło z odwagą, bo Ania z Tomkiem stoją tuż obok skały, która się nazywa Preikestolen i ma 600 metrów pionowej ściany w dół, 600-metrowej. A żeby do niej dojść, trzeba przejść takim wąskim przesmykiem nad przepaścią, więc nie jest to wcale łatwe. Ania ma dodatki, czyli kolczyki, pasek i buty w kolorze lodowca, bo uwielbia po prostu ten temat i też dlatego wybraliśmy się na sesję do Norwegii, żeby zdjęcia z lodowcem zrobić. Natomiast ten fiord potężny, wielki, długi, te góry, chmury i jakaś taka niepewność, że tam jest naprawdę przepaść, nie wiadomo co będzie, jak się spadnie, znaczy wiadomo co będzie, ale że jest ryzyko, no właśnie nawiązują do tego dawania świadectwa nadziei, do tego, że no my się nie musimy bać, bo nie jesteśmy tak naprawdę sami. Czym jest to świadectwo dla mnie w naszej rodzinie? Tym świadectwem jest to, kiedy po raz kolejny, nie wiem, pokrzyczę po dzieciach, wkurzę się na nie, coś im powiem niemiłego, to po jakimś czasie potrafię pójść i przeprosić. Przeprosić za to zło, które zrobiłem. I nie jest to ani łatwe, ani miłe, ani przyjemne, ale to jest właśnie pójście za tym, o czym mówił Jezus, żeby umieć stanąć w prawdzie. I ta prawda wyzwala i doświadczam tego za każdym razem, kiedy czy dzieci, czy Ania, czy inne osoby mi przebaczają, jeśli faktycznie przepraszam i żałuję za to, co zrobiłem. To jest dla mnie prawdziwe świadectwo i tego się uczę i chcę, aby właśnie to wychodziło mi jak najczęściej, jak najłatwiej, z jak najmniejszym bólem. A jak jest u Ciebie? Jak sobie radzisz z przepraszaniem? Czy żałujesz? Czy potrafisz też przebaczyć? To są niezwykle ważne procesy w każdej rodzinie, w każdej relacji i widzę, że Jezus mówi o tym, żeby przebaczać zawsze, ale żeby też umieć przepraszać. I właśnie tego się uczymy i to jest dla mnie świadectwo i to jest prawdziwa odwaga, żeby umieć stanąć w prawdzie, szczególnie jak samemu coś źle zrobię. Dziękuję i zapraszam na kolejną tablicę.